To jest poranna rozmowa w Gazeta.pl. Karolina Chytrek-Prosiecko. Miło Państwa widzieć. W naszych programach rozmawiamy o konkretach partii wyborczych. Rozmawiamy o tym, co partie proponują i co obiecują, że spełnią. Ale to są wszystko słowa. I właśnie o tej sferze słowa w polityce dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja Państwa i moim gościem jest pan Marcin Napiórkowski, wykładowca Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, także publicysta, ale autor wielu ciekawych książek i bloga. Dzień dobry, dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie. No właśnie, ludzie mówią sobie na co dzień tak, a to wiadomo, politycy tak mówią, bo to wiadomo, że to polityk, to on zawsze coś powie. Czy jest w ogóle coś takiego jak język polityki? Znaczy, przede wszystkim zachęcam do tego, żeby nie mówić i nie wierzyć w to, że politycy tylko tak sobie mówią, bo to może być spełniająca się przepowiednia. Oczywiście jest coś takiego jak język polityki, ale język jest bardzo dobrym i praktycznym narzędziem robienia dobrych i rzeczywistych zmian. Jeżeli zaczniemy wierzyć w to, że język sobie, a czyny sobie, politycy składają obietnice, ale ich nigdy nie dotrzymują, no to sami sobie zgotujemy taki los. A jak się panu podoba w ogóle ta kampania wyborcza w sferze słowa, symboli, takiego ubierania w ramy przekazu? Okropnie mi się nie podoba. Przykro mi to mówić, bo w ogóle nie lubię narzekać, a już zaczynać dzień od narzekania to najgorzej możliwie, ale ja mam bardzo specyficzne podejście do polityki i do jej języka. Oczywiście tak jak każdy Polak i każda Polka, żywotnie zależy mi na tym, żeby reprezentowali mnie najlepsi z najlepszych i żeby nasza polityka była najwyższej jakości. No ale jednocześnie jestem nie tylko wyborcą, ale też semiotykiem. Moja praca polega na tym, że badam język i metodologia, którą się posługuje, semiotyka, sprawdza się dobrze tam, gdzie mamy bogactwo, tam, gdzie mamy różnice, tam, gdzie możemy pokazać, w jaki sposób komunikacja jednego polityka jest inna od komunikacji drugiego. I jeszcze te 3 lata temu w trakcie kampanii prezydenckiej miałem całkiem sporo do roboty. Ciekawe rzeczy się działy, a ja zapełniałem kolejne kajety wirtualne i realne cytatami i obserwacjami. Teraz straszna posłucha, wszyscy mówią dokładnie to samo. Naprawdę ma pan taką perspektywę, że wszyscy mówią dokładnie to samo, bo ja mam wrażenie, że jednak różni się narracja poszczególnych partii. No oczywiście jakieś różnice są wynikające chociażby z tego, że ludzie różnie wyglądają i mają różnie na nazwisko. Ja też jestem zupełnie niecyniczny i mało jest we mnie symetrysty. Mam swoje bardzo wyraźne preferencje wyborcze i uważam, że nie jest wszystko jedno. I uważam, że jedne partie mają program znacznie bardziej odpowiadający moim wartościom i temu, jak ja widzę rozwiązania problemów, inne znacznie mniej, więc nie o tym tutaj mowa. Natomiast jeśli zejdziemy na ten poziom bardziej szczegółowy i zaczniemy przyglądać się uważnie na przykład spotom wyborczym, wynotowywać określenia językowe, dominujące metafory, takie większe ramy i struktury historii, które nam politycy proponują. Jeśli zejdziemy jeszcze niżej i przyjrzymy się kolorom, symbolom, dźwiękom, które towarzyszą tym spotom, to nagle okazuje się, że cała polska polityka została wrzucona do jakiegoś blendera, zmiksowana i ujednolicona. A jakie widzi pan te powtarzające się sformułowania, którymi dzisiaj politycy próbują właśnie do nas przemówić? Jak pan mówi, w zasadzie tymi samymi symbolami, tymi samymi słowami. Na czym polega to samo, o czym pan tak mówi? Tak jak mówiłem, semiotyka najlepiej radzi sobie z różnicami, więc żeby zobaczyć brak różnic, porównajmy go z czasem, kiedy różnice były oczywiste. W tej wspomnianej kampanii prezydenckiej, na przykład Andrzej Duda bardzo wyraźnie wchodził w taki archetyp dobrego władcy. On opowiadał o stabilności, używał dużo metafor związanych z byciem gospodarzem, z domem, a jego konkurent Rafał Trzaskowski mówił o zmianie, dynamice, progresie, używał zupełnie innych metafor i ci kandydaci, że tak powiem, grający role drugoplanowe ostatecznie w kampanii, każdy z nich również przedstawiał swój ciekawy świat. Jeśli cofniemy się jeszcze dalej do Polski liberalnej i solidarnej, te podziały były jeszcze czytelniejsze. Dzisiaj okazuje się, że
w zasadzie wszystkie partie polityczne operują na dominującej metaforze bezpieczeństwa i zagrożenia. Opowiadają o tym, że obecne wybory są jakiegoś rodzaju konfliktem ostatecznym, walką dobra ze złem o bezpieczeństwo i życie Polaków. Te metafory tarczy, oblężonej twierdzy, ale też jakichś innych obcych, którzy wedrą się, odbiorą, zniszczą to, co mamy, pojawiają się właściwie w retoryce i spotach wyborczych wszystkich partii i to w zaskakująco podobny sposób. To obejrzyjmy w takim razie, ja poproszę kolegów, żebyśmy obejrzeli sobie jednocześnie, albo jedno po drugim może, spot Platformy Obywatelskiej i spot Prawa i Sprawiedliwości i trochę popracujemy na materiale, żeby powiedzieć widzom, co powinni widzieć, a czego nie widzą. Zobaczmy. Wystąpienie Morawieckiego zostało przerwane przez aktywistów walczących o klimat. Oto jak PiS traktuje osoby o innych poglądach. Kiedy Morawiecki wydaje rozkaz obezwładnienia, Donald Tusk zaprasza do rozmowy. Politycznych. Dzień dobry. Proszę zostawić, proszę zostawić. Śmiało może pani widzieć. W sprawie nielegalnej imigracji Donald Tusk kłamie na każdym kroku. To posłowie Platformy głosowali za paktem migracyjnym. Chcieli do Polski ściągnąć każdego chętnego z Afryki bez sprawdzania, bez weryfikacji. To oni chcieli ściągnąć niebezpiecznych ludzi do Polski. Gdy powiedzieliśmy twarde nie, to Tusk, jako szef Rady Europejskiej, groził Polsce konsekwencjami w postaci kar. Jeśli rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie. Bandytów nazywał biednymi ludźmi potrzebującymi pomocy. Tusk przed wyborami powie wszystko, żeby was oszukać. Farbowany list z Brukseli przyjechał tu tylko zrealizować wytyczne Webera i Merkel. Nie można mu zaufać. On dziś udaje kogoś, kim nie jest. Tusk jest europejskim biurokratą, który nie zrobi nic wbrew woli niemieckich mocodawców. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Tuska. No i co pan na to wszystko? To kilka rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Nie mam wątpliwości, że wyborcy wyborczynie sami dobrze wiedzą, jak oglądać spoty wyborcze. Nie potrzebują, żeby ktoś im tutaj wyjaśniał, co można w nich widzieć. Ale to tak jak z pójściem do kina. Ja uwielbiam po wyjściu z kina przeczytać recenzje ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy znają się na historii kina i potrafią mi pokazać, tu jest nawiązanie do takiego reżysera, tutaj do innego. Jakbyśmy spróbowali rozłożyć te spoty wyborcze tak, jak przyglądamy się, jak jest zrobiony dobry film albo serial. To, co zwraca w nich największą moją uwagę, to złamanie kardynalnej zasady, która dotychczas w polityce była świętością. Sformułował ją George Lakoff w książce Nie myśl o słoniu. Nie zaczynamy od negatywnego przekazu, nie zaczynamy od naszego przeciwnika. Jeśli zaczynamy od naszego przeciwnika, to jemu dajemy czas antenowy. Co łączy te dwa spoty? Te dwa spoty łączy to, że obydwa zaczynają się od oni. Nim powiemy my, definiujemy bardzo silnie oni. Kim jest nasz wróg, kim jest nasz przeciwnik, co on zamierza zrobić z Polską. Gdyby mi ktoś 10 lat temu powiedział, że Koalicja Obywatelska sfinansuje w całej Polsce gigantyczną kampanię billboardową z twarzami Jarosława Kaczyńskiego, to bym pomyślał, rety, nareszcie PO-PiS. Tymczasem coś takiego się dokładnie wydarza i jest odwrotnością PO-PiS-u. Obydwie partie polityczne, z których każda ma jakiś program dla Polski, ma jakiś pomysł dla Polski, mogliśmy się z tymi programami zgadzać, nie zgadzać, ale one kiedyś były. Dzisiaj są tak bardzo przekonane o własnej niemocy i o tym, że Polacy w ogóle nie chcą słuchać, co oni mają do powiedzenia, że wolą zamiast tego pokazywać, jacy źli są ich konkurenci i jacy niebezpieczni, a oni na ich tle wypadną jako przynajmniej zwyczajni. Punkt zero. Smutne, prawda? Bardzo smutne, ale to oznacza w takim razie, to oddawanie pola jest sposobem na tą kampanię, bo rzeczywiście ta książka, o której pan wspominał, to był zawsze taki podręcznik narracji politycznej, prawda? Dzisiaj już wszystko wywraca się do góry nogami. Dlaczego tak się dzieje? Czy to jest tak, że ta mowa nienawiści, to zło jest dzisiaj modelem podstawowym wygrania wyborów? Znaczy, mowa nienawiści to bardzo precyzyjny, prawny termin, który oznacza coś, co jest przestępstwem. Po pierwsze, nie jestem prawnikiem, po drugie, nawet z moją skromną tutaj semiotyczną intuicją nie ośmieliłbym się powiedzieć, co tutaj jest mową nienawiści, co nie jest. Być może to jest za mocny termin, natomiast rzeczywiście
ta koncentracja na przekazie negatywnym mówi nam o czymś bardzo smutnym i wydaje mi się, że dwie przyczyny tego stanu rzeczy można wskazać. Po pierwsze, działają na nas bardzo silnie media społecznościowe i to, co widzimy w tych spotach, to jak one są zbudowane, pokazuje nam dyktat, jaki już w tej kampanii mają media społecznościowe, które rzeczywiście mają tak ustawione algorytmy, że w nich przebija się tylko to, co dramatyczne, agresywne, to, co zbudowane właśnie na tym poczuciu zagrożenia. To jest ta pierwsza rzecz i bardzo dobrze podsumowuje ją artykuł, który kilka tygodni temu ukazał się na łamach Science w ramach takiego eksperymentu. W pewnej grupie badanych zalecono korzystanie z mediów społecznościowych, ale połowie z nich usunięto algorytmy, także widzieli oni po prostu wszystkie wiadomości ze wszystkich obserwowanych źródeł w zrandomizowanej kolejności. Co się okazało? Te osoby, na które nie działały algorytmy, widziały znacznie mniej treści agresywnych, wydawało im się, że świat jest dużo bardziej zróżnicowany i zniuansowany, były dużo mniej zamknięte w bańkach i dużo mniej treści, które widziały, dotyczyły zagrożeń i uderzały w ich poczucie bezpieczeństwa. Ale jaki był minus tego usunięcia algorytmu? Minus usunięcia algorytmu był taki, że użytkownicy, użytkowniczki, którzy algorytmu nie mieli, uznali, że media społecznościowe są nudne i woleli spędzać czas na dworze, oglądając telewizję albo przy stole z rodziną. Instagram i Twitter przegrywały z tą rzeczywistą konkurencją. Dlatego właściciele tych mediów mają dzisiaj bardzo silną motywację, żeby te algorytmy, które nam mówią, nie możesz wyłączyć Facebooka ani na chwilę, bo oto dzieje się to najważniejsze, twoje bezpieczeństwo jest zagrożone, żeby te algorytmy ciągle utrzymywać. I to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że najwyraźniej politycy, co mnie smuci, bo to przecież mądrzy ludzie, uwierzyli w to, że tak być musi, że tylko w ten sposób można wygrać i że wierzę, że głęboko w swoich serduszkach wciąż wierzą w swoje wartości, ale uznali, że żeby zrealizować te wartości, muszą grać cynicznie, muszą tańczyć tak, jak im te algorytmy zagrają i uwierzyli na przykład, co jest zupełnie niepoparte jakimikolwiek badaniami, że Polacy są jakimś społeczeństwem szczególnie rasistowskim i ksenofobicznym. I w ten sposób ten przekaz trzeba budować, czy w to wierzymy, czy w to nie wierzymy, żeby wygrać wybory, a potem zrobić te wszystkie dobre rzeczy, które zamierzamy. Chociaż ja mam wrażenie, że te treści, o których pan mówi, one przenoszą się z mediów społecznościowych także do takich mediów tradycyjnych, bo przecież jednak jest ogromna grupa osób starszych, które głosują i one też są poddawane tym treściom, co widać chociażby w telewizjach, prawda, publicznej na przykład. Jest dokładnie tak, jest dokładnie tak. Mamy do czynienia z dobrze zbadanym zresztą efektem promieniowania mediów społecznościowych na inne media tradycyjne. Dzisiaj już nie tylko telewizja musi konkurować stale z telefonem, bo ludzie się przełączą, nie będą oglądać reklam, tylko wgapią się w swoje telefony, jeżeli do studia będzie zaproszony nudny, niekontrowersyjny, nieawanturujący się gość. Ale no ja często opisuję dla tygodników, miesięczników, zdarza mi się nawet dla kwartalników. I to, jak dzisiaj działają media społecznościowe, radykalnie przedefiniowało to, co będzie newsem, to, o czym w ogóle będziemy pamiętać za tydzień czy za miesiąc. Więc to promieniowanie jest rzeczywiście ogromne. A mam takie pytanie dotyczące pana książki, bo kiedyś pisał pan o czymś takim, co nazywa się soft patriotyzm i turbo patriotyzm, które dzielą Polskę. I soft patriotyzm przypisywał pan wówczas Bronisławowi Komorowskiemu i temu słynnemu już Orłowi z czekolady. I ten turbo patriotyzm, czyli właśnie strona prawicowa, nacjonalizm. Napisał pan tak: stanowi to pewien sposób zagospodarowania gniewu związanego między innymi z nierównościami. Ten gniew dzisiaj wypływa znacznie bardziej niż dotychczas w kampanii wyborczej? Ten gniew wypływa w kampanii wyborczej. Nie mam dobrych narzędzi, żeby zmierzyć, czy bardziej, czy mniej. To już pewnie z jakąś ekipą socjologów, socjolożek trzeba by w tym celu współpracować i porozmawiać. Ta książka nazywała się Turbopatriotyzm, ukazała się kilka lat temu, ale w polityce to rzeczywiście cała epoka. Jej przesłanie było takie, że soft patriotyzm, który wcześniej, przed wyborami tam 2016, proponowała nam Platforma Obywatelska, się zdezaktualizował i silniejszym, bardziej atrakcyjnym magnesem na wyborców, wyborczynie okazuje się dzisiaj turbopatriotyzm, czyli właśnie ta opowieść o oblężonej twierdzy.
No właśnie, i pan tutaj też tak definiował to, że to jest lęk przed obcością, utratą tożsamości, fascynacją przeszłością, ale też godna uwagi umiejętność przywracania dumy i godności. Czyli w zasadzie tak to, co my słyszymy w przemówieniach. To prawda, tylko ja bardzo się cieszę, wiem skądinąd, że politycy i z Lewicy, i z Koalicji Obywatelskiej, i parę osób z Trzeciej Drogi tę książkę czytało, rozmawialiśmy potem, to były bardzo miłe rozmowy, ale ta książka nie była podręcznikiem, że wszyscy wejdźmy teraz w turbopatriotyzm, to będzie wesoło. Ta książka opowiadała o tym, że jest niewesoło i że liberałowie muszą się czegoś mądrego z turbopatriotyzmu nauczyć, muszą zwiększyć znacznie swój poziom empatii, muszą przemyśleć, jaki przekaz kierują dzisiaj do wsi, do małych miasteczek, do górników, którzy będą na przykład ofiarami transformacji energetycznej, w jaki sposób utrzymać poczucie godności, zachować tych ludzi na pokładzie, ale no, dali Bóg, nie chodziło o to, żeby teraz wszyscy zmienili się w marne podróbki PiSu. No, czyli pan widzi tę zmianę narracji, wyciągnięcie wniosków po tych 8 latach rządzenia, jak pan to nazwał, w kategoriach turbopatriotyzmu? No, ale nie takich wniosków się spodziewałem. No. To nie była instrukcja obsługi. Jeszcze raz, ja naprawdę wierzę, że dzisiaj, i mamy na to niezłe dowody, w Polsce politycy mogą mieć nie tylko taką rolę, że schlebiają swoim wyborcom, ale tę rolę, którą trochę mitycznie przypisuje się Steve'owi Jobsowi, że on nie słuchał, czego by klient chciał, czego by rynek chciał, tylko wymyślał aktywnie rzeczy, które potem ludzi pociągały, które potem ich fascynowały. I żadne badania konsumenckie nie pokazywały, że ludzie chcą iPhone'a. Trzeba go było najpierw wymyślić, a potem ludzie zaczęli go pragnąć. Czy to dobre, czy etyczne. Ja się w biznesie nie będę o tym wypowiadał, bo się na tym nie znam, ale w polityce wiemy, że tak może być. To, co dla mnie jest najsmutniejsze w tych spotach dzisiaj antyuchodźczych, które oglądam z różnych stron dyskursu politycznego, to, co wydarzyło się w kwestii Ukrainy i Ukraińców. Przed wybuchem wojny, przed inwazją rosyjską, nastroje antyukraińskie w Polsce były niesamowicie silne. Różne badania pokazywały, że te uprzedzenia są równie silne, a czasem nawet silniejsze w niektórych obszarach niż uprzedzenia wobec migrantów i migrantek z krajów Bliskiego Wschodu. Co się wydarzyło? Kiedy rozpoczęła się ta wojna, politycy wszystkich partii politycznych musieli sobie zadać pytanie, czy postąpimy przyzwoicie, czy postąpimy jak ludzie, czy będziemy próbować to skapitalizować. I możliwy był w Polsce scenariusz w stylu Orbana. Nic nie przesądzało, że tak musiało nie być. I poza jedną partią, na którą za to oczywiście wielka hańba, wszyscy zachowali się po ludzku, wszyscy zachowali się przyzwoicie. Pojawił się konsensus i ludzie dali się również poprowadzić temu, co było w głównym nurcie. Okazało się, że w sytuacji, gdy naszych sąsiadów, naszych braci napadnięto, to my schowaliśmy jakieś animozje, lęki, urazy do kieszeni i to, co zrobiło społeczeństwo, to również jak zachowali się politycy, było po prostu przyzwoite i ludzkie. Dzisiaj już tego nie ma. Słucham? Dzisiaj już tego nie ma po niektórych stronach. Dzisiaj już tego nie ma. Boję się oczywiście, że ta tama się przerwie, bo te nastroje antyukraińskie będą coraz silniejsze. Tak jest zawsze w społeczeństwie wielokulturowym. Jeżeli nie będziemy systemowo rozwiązywać różnych problemów, pomagać w integracji, jeżeli ta wojna się również będzie przedłużać, to jasne, że to jest olbrzymi stres rozumiany socjologicznie dla społeczeństwa i dla obydwu stron, dla tych, którzy tutaj przybyli jako goście i dla tych, którzy tutaj pozostają jako gospodarze, ale wciąż jednak tego, co się wydarzyło, nikt nam nie odbierze. Mamy twardy i namacalny dowód, do czego my jako społeczeństwo jesteśmy zdolni, jeśli wszyscy postanowią zachować się po prostu jak ludzie, zachować to minimum przyzwoitości. Zachować się przyzwoicie. Wracając do tego języka polityki, bardzo dużo mówi się w tej kampanii o propagandzie. I pan też napisał całą taką, przeanalizował Polski Ład pod kątem języka. I napisał pan taką rzecz. Cała metaforyka przewodniej siły prowadzącej do realizacji pragnień narodu, cytaty, to kalka z PRL. Jak to i tak, jak Polski Ład jest właściwą odpowiedzią na wielkie wyzwania, przed którymi stoi nasz kraj, tak Zjednoczonej Prawicy jest gwarantem jego realizacji. Czy pan dzisiaj dostrzega rzeczywiście te kalki z języka PRL-u, które bardziej propagandowo przemawiają do wyborcy, może nawet podprogowo? Czy pan to dostrzega w dzisiejszej kampanii? Znaczy, w terminu podprogowo na pewno bym nie używał, ale no jest rzeczywiście tak, że
każda partia, która jest u władzy, a szczególnie partia o dużej motywacji etatystycznej, czyli z większym zaangażowaniem, aktywnością państwa, no będzie siłą rzeczy korzystać z jakichś klisz, które już w języku istnieją, a te klisze w Polsce zostały ukształtowane przez PRL, więc to podobieństwo przy całej antykomunistycznej retoryce PiS-u do języka PRL-u jest i ono jest nieprzypadkowe. Co więcej, no PiS strasznie bez wyczucia wpada w te kolejne pułapki, które sam na siebie zastawia, sam kopie duła, potem w niego radośnie wskakuje, typu odwoływanie dyrektora Głuchowskiego w Krakowie za dziady. No ten pomysł jest fatalny, ten pomysł nie może się udać i ten pomysł dostarcza w nieskończoność amunicji dla opozycji, która mówi, no to my teraz jesteśmy Solidarnością. I ten marsz 4 czerwca, który się odbył, był dla mnie takim promykiem, że można budować inną retorykę. Można budować retorykę w oparciu o mobilizację na nadziei, o mobilizację na my możemy, my zrobimy, razem coś zaproponujemy, a nie oni, oni, oni. Ale czy to oznacza, że w takim razie Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj skuteczniejsze w narzucaniu tej narracji politycznej? Problem polega na tym, ja też jest tak, że no nigdy na Prawo i Sprawiedliwość nie głosowałem, ale tutaj są we mnie dwa wilki, tak jak wspominałem, wyborca i semiotyk. Jako semiotyk w wielu poprzednich kampaniach byłem w stanie docenić ciężką pracę, pomysłowość, no czasem wręcz bezwzględność w wykonaniu tego u Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość odcina kupony, ponieważ cała polityka rozgrywa się dzisiaj na boisku, które oni przygotowali, na szachownicy, którą oni zrobili, no to mają przewagę, bo w kategorii straszenia Polaków uchodźcami, w kategorii dyskursu o bezpieczeństwie, w kategorii robienia tego rodzaju spotów, oni mają olbrzymie doświadczenie i to oni tu byli pierwsi, a pozostałe partie polityczne są na tej planszy gośćmi, stąd ta przewaga. Natomiast no, ta kampania jest słaba, jest odtwórcza, jest jakimś przykładem biernej wiary w to, że musimy wszystko po prostu stiktokizować i będziemy nowocześni i tak dotrzemy do młodych. Prawo i Sprawiedliwość ma zerowe poparcie wśród młodych. To naprawdę powinno ich martwić, jeśli zamierzają jeszcze kiedykolwiek wrócić do władzy. A jeśli pan spojrzy na drugą stronę sceny politycznej, czyli opozycję, widzi pan świeżość w sferze symboli, w sferze słowa, w sferze budowania języka, nowego języka. Przypomina mi się chociażby słynny Bambik, który został zaczerpnięty z gier i tak został nazwany przez Donalda Tuska, Mateusz Morawiecki. No tak, ale to jest takie fasadowe odmładzanie się. To zawsze, jak mówi młodzież, jest jednak cringe'owa, jak ktoś używa słów i mówi, jak mówi młodzież. Ale wydaje mi się, że tutaj problem jest taki, że kiedy oglądam te spoty, widzę te kampanie, to mam wrażenie, że i Koalicja Obywatelska, i Lewica, i Trzecia Droga gdzieś zgubiły wiarę w to, że mogą wygrać po prostu swoim pomysłem dla Polski. Mogą wygrać, porywając Polki i Polaków jakąś atrakcyjną, całościową wizją państwa, taką jaką niegdyś miał PiS, czyli wizją państwa właśnie jako, PiS miał wizję państwa jako tarczy, jako tego, co nas będzie chronić, pokazywanie zagrożeń. Można opowiadać i kiedyś to liberalna opozycja robiła, swoją własną wizję. Wizję świata, który jednak bardziej pełen jest szans niż zagrożeń. Wizję świata, w którym warto się rozwijać. Wizję świata, w którym nasze miejsce jest w Europie, a nie oddzieleni murem z lewa, z prawa, z góry, z dołu. Ta wiara, że tę opowieść można by opowiedzieć i porwać Polki i Polaków, chyba gdzieś się zagubiła w kampanii i to nie jest dobrze. Wydaje mi się, że z tą wiarą byłoby jednak łatwiej wygrać, a nie trudniej. A taki z perspektywy znowu badacza języka, jeśli mówimy o takim języku lęku, właśnie strachu, czy ten język wyzwala większe emocje i ta kampania rzeczywiście to są emocje? Ten język wyzwala większe emocje, to mamy dużo badań. Ten język lepiej przykuwa naszą uwagę, ale mobilizacja, którą proponuje ten język, jest krótkotrwałą mobilizacją. Ona wystarczy, żeby nas utrzymać chwilę dłużej przy ekranie telewizyjnym albo komórkowym. Może wystarczy, żebyśmy dali lajka albo złą buźkę. Natomiast w kwestii wyborczej, na dłuższą metę wyborcy są jak semiotycy i
kochają różnice. Jeżeli zaczniemy mieć poczucie, że w tym języku partii nic się nie różni, to stąd już tylko krok do takiego cynicznego poczucia, że wszystko jedno, na kogo głosujemy, że mój głos nie ma znaczenia, bo oni wszyscy są warci siebie. Wszyscy produkują podobne spoty, więc pewnie niczym się nie różnią. Głęboko uważam, że to nieprawda i że politycy, usuwając te różnice z warstwy retorycznej, tracąc swoje indywidualne, piękne języki i opowieści, tracą również na dłuższą metę wyborców i wyborczynie i swoje szanse na zwycięstwo w wyborach. Nie dostrzega pan żadnego takiego storytellingu w tej kampanii, opowieści o nowej Polsce? Nie dostrzegam. I żeby było jasne, no tutaj mówiliśmy o dwóch głównych partiach, ale ja odrabiam pracę domową, też uważam, że mniejsze partie mogą niesamowicie ciekawe rzeczy pokazywać i widzę, że Konfederacja produkuje dzisiaj identyczne spoty wyborcze, tylko na koniec pokazani są i Tusk, i Kaczyński, że to oni obaj wpuszczą tych uchodźców, a tylko my jesteśmy prawdziwymi narodowcami. Swoją drogą ostatnio na konwencji Konfederacji Krzysztof Bosak mówił: tak, Donald Tusk kradnie nasz język narodowców, on teraz stroi się w szaty narodowca, ale nigdy nie był takim prawdziwym narodowcem. No gdyby mi ktoś powiedział, że się stroję w szaty narodowca i mówi językiem narodowców, gdyby mi to powiedział Krzysztof Bosak, to poważnie bym popatrzył w lustro i zastanowił się nad tym, co ja właściwie robię. Ale jeżeli przyjrzymy się Lewicy czy Trzeciej Drodze, nie widzimy już nawet tych ciekawych pomysłów, które jeszcze w kampanii prezydenckiej mieli i Kosiniak-Kamysz, i Hołownia. Twitter partii Razem jest poświęcony przede wszystkim Konfederacji. Opowiada o tym, jakie głupie pomysły ma Konfederacja. No przecież to jest to samo, co straszenie Kaczyńskim, tylko w innej kategorii wagowej. Umawiają się, no to jak Tusk ma ustawkę z Kaczyńskim, to my sobie zrobimy ustawkę z Bosakiem. Przecież to jest samobójcza strategia. Naprawdę pan tak uważa? Bo tak. Ja mam wrażenie, że na przykład, że są właśnie, chociażby pokazując kwestię pana Petru i pana Mentzena, ja mam wrażenie, że obaj się na sobie budują właśnie poprzez tych onych, o których pan wspominał. To czy rozumiem, że w ten sposób można wybudować jakiegoś takiego jednego szermierza jednej debaty? Nie wydaje mi się, że to jest sposób, za pomocą którego można zbudować dzisiaj partię polityczną. Jeżeli partia Razem mówi jednocześnie, Konfederacja to prawicowy margines, którego miejsce jest w gabinecie z ciekawostkami, a nie w Sejmie, oraz automatycznie buduje przekaz, a my jesteśmy taką konfederacją orebur, na odwrót, z lewej strony, no to jaki to jest przekaz, kiedy dodamy 2 i 2? To jest przekaz, nasze miejsce jest w gabinecie ciekawostek i niech Kaczyński i Tusk dzielą się Polską. No, gdybym był w centrali partii Razem, w centrali Lewicy, to poważnie bym się zastanowił, czy taki właśnie przekaz chcę wysłać swoim wyborczyniom. To na koniec chciałam jeszcze pana zapytać, czy chociaż widzi pan różnicę w sferze języka, kiedy mówi się do ludzi młodych, starszych, zamożnych, uboższych, czy chociaż tutaj te różnice pan dostrzega, czy również nie? Czy ten język jest bardzo płaski w tej kampanii? Znaczy, tutaj nie chciałbym wydawać pochopnych sądów, bo no, nie prowadziłem badań na tak dużej próbie tekstów, żeby móc te rzeczy rzeczywiście zniuansować w obrębie każdej partii, różne formy komunikacji, też różnych kandydatów. Wiadomo, że to, co oglądam, to w większości jest ta komunikacja scentralizowana, a tymczasem w Polsce powiatowej czy w poszczególnych ośrodkach miejskich dzieją się kampanie, które mogą być bardziej zróżnicowane, ale przy całych dzisiejszych możliwościach profilowania, mikrotargetingu, różnych innych narzędzi, które eksperci od polityki mają do dyspozycji, ja widzę tutaj bardzo homogeniczny, bardzo jednolity przekaz. I ten przekaz, z którym różne partie próbują dotrzeć do młodych, no on jest przaśny, on polega na tym, zróbmy to, co zawsze robiliśmy, tylko tiktokowo i powiedzmy Bambik. To tak nie działa. Przekaz rzeczywiście kierowany do młodych, młodzieżowy i jakoś tam wpatrzony, wsłuchany w młodych, ma Konfederacja, ale no, z mojej perspektywy na szczęście, bo jest to partia bardzo daleko od mojego spektrum poglądów politycznych, oni jakoś w tej kampanii się wyłożyli, dostali na początku pocałunek śmierci związany z namaszczeniem na czarnego konia tych wyborów i tego ciężaru nie udźwignęli. No i ich ostatnia konwencja pokazuje, że te wszystkie fajerwerki wybuchły im jednak w nos i to się zaczyna sypać. A jest jakiś język, który buduje zaufanie dzisiaj do polityków, czy też tego pan nie dostrzega? Czy może właśnie ta sprawczość, obronność, bezpieczeństwo, ten syndrom flagi to nie buduje zaufanie, jeżeli zawsze w tle
mamy gdzieś to poczucie, że gdzieś kryje się jakieś niebezpieczeństwo. Nie da się na dłuższą metę budować poczucia bezpieczeństwa, mówiąc tylko rządy naszej partii i kilka głosów wrzuconych do urny dzieli was od apokalipsy. To nie buduje poczucia bezpieczeństwa, to buduje wrzody. I wydaje mi się, że to jest coś, co jest do odzyskania. Ja bym strasznie chciał wrócić do polityki, której totalnie możliwe jest, że spotykają się polityk i polityczka z dwóch przeciwnych obozów studio i mówią, panie pośle, pani poseł, ten projekt ustawy, który zgłosiła wasza partia, jest po prostu dobry. Mamy tutaj kilka drobnych uwag, ale poprzemy go, ponieważ są takie sprawy, w których współpracujemy i nie musimy potępiać wszystkiego w czambuł. Albo pani posłanko, panie pośle, byliśmy bardzo sceptyczni wobec waszego programu, nie wiem, 500+. Przeanalizowaliśmy dane, zobaczyliśmy, jak to wpłynęło na stan gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem, albo na liczbę dzieci, które wyjeżdżały na wakacje. I okazało się, że po prostu nie mieliśmy racji. Dzisiaj, kiedy my wygramy wybory, zamierzamy ten program nie tylko kontynuować, ale mamy 10 pomysłów, jak ulepszyć to, co robiliście. Najgorsze jest to, że mamy super mocne dane eksperymentalne na to, że to by działało. Tylko z jakiegoś powodu wiara polityków w to, że tylko negatywny, agresywny przekaz się przebije, jest tak silna, że takich mostów dziś nie budujemy. A przecież na tym polega demokracja. Jeśli wykopiemy zasieki wokół nas i obłożymy je drutem kolczastym, to jak elektorat ma przejść od nich do nas? Bardzo panu dziękuję. No to zobaczymy w takim razie przy urnie, czy ten elektorat przejdzie od nich do nas i czy komuś się to wszystko opłaciło, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję. Marcin Napiórkowski, wykładowca Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, badacz języka, publicysta, autor książek był państwa i moim gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A ja państwu dziękuję za to, że byli państwo dzisiaj z nami. Mam nadzieję, że oglądali państwo wczorajszą debatę na stronach gazeta.pl. Jeśli nie, to zachęcamy do odrobienia tej lekcji. Widzimy się jutro rano. Będzie z państwem Jacek Gądek, a ja zapraszam do Studia Biznes.